Jagoda, co to za pora roku wiosna? Co się wtedy dzieje? Kwiatki rosną. Mhm, i co jeszcze? A drzewa jakie mają liście wtedy? Zielone. Trawka jaka jest? Zielona. Dzień jest dłuższy czy krótszy? Dłuższy. I co świeci? Słońce. A lubisz wiosnę? Tak. A dlaczego? Bo można wychodzić na podwórkę. Wojtek, wiesz, co to za pora roku wiosna? Co się wtedy dzieje? Rosną kwiaty. I co jeszcze? Rośliny. Mhm. Dzień jest dłuższy czy krótszy? Chyba dłuższy. I co świeci mocno? Słońce. I jest? Gorące. Gorące. I czego nie trzeba nosić? Ubrań. Taki ciepły, nie? A ty lubisz wiosnę? Tak. A dlaczego? Bo rosną wtedy kwiaty i można je wąchać. Zuzia, czy wiesz, co za pora roku wiosna? Co się wtedy dzieje? Kwiaty kwitną i na drzewach są zielone listki. Super, a dzień jest dłuższy czy krótszy? Dłuższy. Mhm. I co można wtedy robić, jak jest dzień dłuższy? Mogę zbierać bukiet kwiatów. Super. I czego nie trzeba nosić na sobie? Kurtki i ciepłych ubrań. Igor, co to za pora roku wiosna? Co się wtedy dzieje? Jakie są liście na drzewach? Kolorowe. Mhm. A kwiatki rosną? Dzień jaki jest? Dłuższy czy krótszy? Dłuższy. Dłuższy, tak? I co można wtedy robić, jak jest dzień dłuższy? Bawić się gdzie? Na podwórku. Mhm. Lubisz wiosnę? Tak. A dlaczego? Bo jest fajne. A tak, wiesz, co to za pora roku wiosna? Co się wtedy dzieje? Teraz stają kwiatki. Mhm. I drzewa jakie się robią? Zielone. A co świeci mocniej? Słońce. Jest cieplej czy zimniej? Cieplej. Cieplej. I co można robić, jak jest cieplej? Gdzie się można bawić? Na podwórku. Mhm. I czego nie trzeba nosić? Ciepłych ubrań. Czyli kurtki, butów zimowych, czapki? A ty lubisz wiosnę? A dlaczego? Bo jest ciepło.